Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak widać, jestem w lesie i chciałam nagrać parę zdań o tych terenach tutaj, powiedzieć parę takich kwestii. Może co niektórych zachęcić do odwiedzenia tutaj tych stron. No powiem, że ci, którzy mieszkają tutaj gdzieś w pobliżu, w okolicy, to najprawdopodobniej po samym opisie będą wiedzieli, o jakie strony chodzi. Także ja się teraz przełączę i za chwilę będę nagrywać dalej. No już jestem. Jak wspomniałam, jestem w środku lasu, dosyć daleko od domu. Jak co dzień po południu, pod wieczór wybieram się na rower bądź na dosyć długie, takie szybkie marsze. No muszę powiedzieć, że jestem osobą dosyć aktywną i mimo tego, że mam dosyć duże gospodarstwo, pracy mi nie brakuje i no ktoś mógłby powiedzieć, że napracując się w gospodarstwie nie ma już sił na nic. No powiem, że to nie jest tak. No faktycznie gdzieś tam jakieś zmęczenie pracą jest, ale praca w gospodarstwie, a przykładowo, nie wiem, jazda rowerem, czy taki dosyć intensywny marsz, chód z kijkami, no to są naprawdę dwie różne rzeczy. Przede wszystkim podczas pracy w gospodarstwie całkiem inaczej pracują mięśnie, całkiem inaczej człowiek myśli, jest skupiony. Cały czas, powiedzmy, uważa się, żeby gdzieś tam nie doszło do wypadku, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę, więc jest też jakiś rodzaj presji, stresu, takiego obciążenia psychicznego. I jadąc później na rower, mimo całodniowego zmęczenia, czuje się ten relaks. Ja powiem szczerze, że lubię solidny wycisk, pojechać tak na, powiedzmy, trasę kilkudziesięciokilometrową i przyjeżdżam do domu, czuję się odprężona, zrelaksowana, mimo że no też pokonałam tych 20, 30 czy i więcej kilometrów, no jakiś wysiłek tam włożyłam, mimo tego jestem odprężona, mam, powiedzmy, siły na kolejny dzień, psychicznie odpocznę, fizycznie też gdzieś tam całkowicie inaczej mięśnie się rozluźniają, także no uważam, że każdy powinien gdzieś tam znaleźć chociaż trochę tego czasu, żeby poświęcić na jakiś tam sport. No tutaj też, jak wspominałam, dookoła są setki hektarów lasów, dróg jest bardzo dużo, drogi, jak możecie już tutaj zaobserwować, są dobre, są utwardzone, te leśne. No i wybierając się na rower, pokonując trasy, tak jak też już mówiłam, kilkudziesięciokilometrowe, nie trzeba wcale poruszać się drogami publicznymi, ruchliwymi i, powiedzmy, niebezpiecznymi, no bo to też wiadomo, jak dzisiaj jest na tych drogach, nie jest trudno o wypadek. Także no to jest takim plusem tutaj tych stron. Lasy tutaj są generalnie mieszane. Tam bliżej mojej wsi przeważa sosna i brzoza. No tam są, klasa ziemi jest troszeczkę słabsza, piąta, szósta, więc dąb czy bóg raczej się tam nie utrzymają, bo wysychają. Tutaj, gdzie jestem obecnie, no jest las mieszany. Jest już dąb, jest buczyna, jest również i sosna, no zdecydowanie więcej jest sosny. Jest tutaj właśnie dosyć duży ruch taki turystyczny. Bardzo dużo ludzi uprawia sporty, przyjeżdża, szuka ciszy, odprężenia. No tereny te słyną właśnie z bardzo dużej ilości lasów, przepięknych widoków. Jest tutaj bardzo duże bogactwo ptaków różnego gatunku. Są gatunki bardzo ściśle chronione, gatunki, które są już na wyginięciu, których także jest tylko kilka par w Polsce. No, do takiego gatunku należy między innymi ostry gojat, który tutaj, powiedzmy, gniazduje
Także jest to też nie lada gratka dla ornitologów, którzy przyjeżdżają tutaj z całego kraju, również z Europy, aby to podpatrywać. No, jest bardzo dużo zwierzyny. No też z czego tutaj ten teren słynie? Z jagodowisk, które właśnie też tu widać. Bardzo dużo grzybów w tych lasach jest. To są lasy głównie podgrzybkowe. A są też prawdziwki, no, kurki różnego rodzaju, inne gatunki grzybów. No powiedzmy, ostatnie 2 lata jagód tutaj nie uraczy, bo jest sucho, krzaczki powysychały. Zresztą widać, jak to marnie wygląda o tej porze. One powinny być jeszcze zielone, a niestety są już poprzepalane, powysychane. Tak samo z grzybami. Grzybów na chwilę obecną jeszcze nie ma, gdzieś tam się zaczęły pojawiać jakieś prawdziwki, ale to wszystko jest bardzo robaczywe. Podgrzybków nie ma w ogóle, także czekamy. Może w październiku, tak jak co roku, gdzieś tam przyjdą deszcze i te grzyby się pojawią. No, powiem też, że są tu bardzo przepiękne zachody słońca nad Odrą. No, to jest coś pięknego, malowniczego. Tereny nad Odrą i sam zachód zapiera po prostu dech w piersiach. Lasy tutaj są głównie, generalnie mieszane. No jest dębina, jest buczyna, sosna. Ziemia jest tutaj akurat nie, gdzie jestem teraz, trochę lepsza, taka bardziej może gliniasta, więc występują te gatunki drzew. Bliżej mojej wsi w 90% jest to sosna, z tego względu, że są piachy i praktycznie tylko ona tam rośnie. Jednakże powiem, że w ostatnich czasach tną te lasy na potęgę. Tną te lasy na potęgę. No i moim zdaniem nie jest to już normalne. Jest to jak dla mnie gospodarka rabunkowa. To jest zwykła grabież. Z tego, co ja się orientuję, to powiedzmy sosna wiek rębny osiąga wieku bodajże 110 lat, dąb chyba około 120-140 lat. No a powiem, że jechałam ostatnio koło zrębu. Na składzie była sosna poskładana. No i tak sobie przeliczyłam słoje na odziomkach. No i wyszło, że ma około 90 lat. No więc chyba nie ma o czym mówić. Jest to po prostu moim zdaniem drażniący temat, bo lasy to jest nasze dziedzictwo narodowe, powinny być dbane, pielęgnowane, utrzymane. Ten drzewostan powinien być na odpowiednim poziomie wiekowym. No a niestety dzisiaj rządzi pieniądz i gdzieś to wszystko zostało niestety zachwiane. Drugim, powiem Wam, takim gorącym tematem tych okolic jest żwirownia. Jakiś czas temu, no już ładnych parę lat, przeprowadzono tutaj badania i odkryto bardzo duże pokłady żwiru. Tutaj w tych lasach, no może nie akurat nie tutaj, powiedzmy no ze 3-4 kilometry od tego miejsca, gdzie ja teraz obecnie jestem. No i nie ukrywam, że jest to faktycznie bardzo gorący i burzliwy temat. Znalazł się, powiem Wam, inwestor z Poznania, który bardzo ciśnie do otwarcia żwirowni. Zależy mu, żeby tutaj ten żwir pozyskiwać. No oczywiście nie zważa on na konsekwencje uboczne, bo jeżeli żwirownia powstanie, no to niestety pod harwestery pójdą dziesiątki hektarów lasów. Wszystko zostanie wycięte. Zostaną poprzerywane żyły wodne, co doprowadzi do osuszenia i tak już ubogich w wodę terenów, co z kolei odbije się jeszcze większym problemem na polach niż przy dotychczasowych suszach. No, mamy już i tak wystarczające duże problemy z brakiem wody. Jeżeli teraz jeszcze taką żwirownię by nam tutaj zafundowali, no to niestety będzie nieciekawie. No, wszyscy oczywiście usilnie
na wszelkie sposoby walczymy, aby ta żwirownia nie powstała. Tym bardziej, że w okolicy, na sąsiedniej wsi, już taką jedną mamy. Także wiemy, jak to wygląda, bo niestety osusza ona bardzo pola. A do tego tak nadmienię, że jest tu granica parku Ujście Warty. Dodam jeszcze tylko, że inwestor, który chce zainwestować i otworzyć tutaj żwirownię, posiada firmę, która zajmuje się utylizacją opakowań i pozostałości po różnych chemikaliach i niebezpiecznych środkach chemicznych. I taka żwirownia w ogóle nie powinna tutaj powstać, ale nie chcę się za bardzo w ten temat zagłębiać, bo jest on dosyć śliski, szemrany i po prostu no jest jak jest. W każdym bądź razie walczymy, żeby żwirownia nie powstała i mam nadzieję, że ona nie powstanie. Jest też bardzo dużo jeleni. Stada po kilkadziesiąt sztuk. No teraz obecnie mamy sezon rykowiska. No jest, powiedzmy, wieczór. Słońce chyli się już ku zachodowi. Tam, no tutaj nie wiem, czy słyszycie, ja akurat nie słyszę tutaj dookoła wszędzie, jak one ryczą. Wy najprawdopodobniej nie, bo jednak są dosyć kawałek ode mnie, chociaż ten tam na prosto, który przed chwilą zaryczał, kto wie, czy jak będę przejeżdżać rowerem, nie przejadę gdzieś w pobliżu niego, być może nawet go zobaczę. No, rykowisko to jest nic innego jak czas godów. No i wiadomo, że jelenie ryczą po to, aby zwabić samicę. Jeleń, który najgłośniej ryczy, jest najdostojniejszy. Być może teraz żeście go usłyszeli. No i jeleń, który będzie najdostojniej ryczał, najgłośniej stoczy, najwięcej walk zwycięskich, będzie miał pierwszeństwo w kryciu samic, zdobędzie tych samic najwięcej. No i wiadomo, że w przyrodzie właśnie o to chodzi, żeby zachować ciągłość linii, przekazać jak najsilniejsze geny, najzdrowsze, no byle jaki chuderlak nie ma szans. Słabeusz niestety nie zdobędzie samicy, będzie musiał poczekać sobie rok, dwa, być może nawet trzy, a może nawet i wcale tych samic nie zdobędzie. Będzie musiał się podszkolić, dołączy do tak zwanego stada kawalerów i będzie sobie czekał na swoją kolej. No a ten, który wygra, przekaże swoje geny następnym pokoleniom. To na dzisiaj by było na tyle. Żegnam się z Wami. Życzę Wam no teraz go chyba żeście słyszeli bardzo dobrze. Jest on tutaj gdzieś bardzo blisko. No i powiem, że teraz mam taki dylemat. Czy jechać tam prosto dalej do domu, czy zawracać się okrężną drogą i nie ryzykować spotkania z tym jeleniem, bo wydaje mi się, że jest on na drodze mojego przejazdu. Ale jestem osobą, która lubi ryzyko i wyzwania, także być może jeszcze go uchwycę i chyba nie zrezygnuję z tej przyjemności. Ale mimo wszystko żegnam się z Wami już. Trzymajcie się. Do następnego.